wracać na zwycięską ścieżkę, przyznaj. Ręce wzniesione wysoko i tak czułem, że chyba kamień tak spadł z tego serca, co? No tak, na pewno kamień spadł z serca po ostatniej walce. Odetchnąłem z ulgą, więc jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Co dzisiaj zagrało, z czego jesteś szczególnie zadowolony? Wiesz co, nie za dużo zagrało, właśnie za mało zagrało, za mało boksowałem, ale ogólnie był ciężki w ten sposób, że cały czas na wsteku, długi zasięg i próbował kontrować na wsteczny. No ale gdzieś go tam trafiłem z drugiej strony na brzuch i poczułem, że on już tak poczuł to, nie? I zaczął słabnąć. Wydaje mi się też, że w drugiej albo w trzeciej rundzie wszedł jakiś cios pięścią i miał problem z oddychaniem twój rywal Umijew. Tak, bo wydaje mi się, że pękło mu coś w nosie, bo zaczął tak gorzej oddychać i sprawdzać nos, nie? Na ile trudne dla ciebie było zejście w pół dystans? Momentami wyglądało to właśnie chaotycznie. On uciekający na wstecznym, przewaga zasięgu, to nie jest niespodzianka, jak ty walczysz z ciężkimi. Trudno było właśnie wejść tak czysto w ten pół dystans ciosem? Łatwiej mi się walczy, jeżeli ktoś chce się ze mną bić, a on cały czas na wsteku, właśnie tak jak powiedziałem, próbował kontrować. To było dla mnie ciężko, nie? Ale jakoś tam postarałem się, przełamałem. Czy ty odczułeś któryś z jego ciosów, bo tam kopnięcia, no i parę gdzieś tam na twarzy widać, obdarć? Dostałem w tył głowy raz i to poczułem. A tak, to wszystko dobrze. Dużo było problemów z tym, że stał w takiej samej pozycji jak ty, jako leworęczny, bo nie miałeś chyba za wielu sparych partnerów leworęcznych. No nie miałem dużo, ciężko było, ale całe szczęście on też zmieniał tą pozycję, więc mi to bardzo pasowało. Te ponowienia na górę to był klucz do tego, czułeś, że trafiałeś, bo było widać, że pod siatką wchodzą te trafienia. Jak ty czułeś, mocno wchodziły? Nie, no widziałem, kopnąłem go raz, dwa, trzy, on gdzieś tam dostał na nogę i potem dostał haja i widziałem, że on już zaczyna słabnąć i ta presja, który cały czas szedłem do niego do przodu, to go męczyło, nie? A te obrotówki piętą to skąd wziąłeś, bo ostatnio no, Anderson Silva je chyba robił. Nie, ja często robię na sparingach obrotówki na głowę, na kolana, wiesz, na nogi, to robiło robota. Umijew zdecydowanie lepiej się czuje w parterze niż w stójce. Powiedz mi, czy nie zdziwiło cię to, że on dopiero próbował raz się wyobalić w trzeciej rundzie? Znaczy, byłem cały czas czujny, bo wiedziałem, że jeżeli będę go przełamywał w stójce, to on będzie szedł do parteru, ale byliśmy doskonale przygotowani na to, żeby nas nie zaskoczyło obaleniami. Znaczy, to też nie było tak, że jak mu się nie udało ciebie obalić w tej trzeciej rundzie, to zrozumiał, że nie za bardzo nie ma sposobu już na to i dalej kontynuował w stójce próbując. No tak, i próbował w stójce też nie mógł mnie przełamać, więc na koniec ja postanowiłem zaakcentować obalenia. Daniel, jakie plany na ten rok? Bo ty tak mieszasz to MMA z kickboxingiem, to co teraz? Co teraz? No, chciałbym jak najszybciej wrócić do klatki, do ringu. Nieważne. Czym częściej walczę, tym lepiej walczę, więc liczę na szybki powrót. A bez szwanku wyszedłeś z tego pojedynku, bo z kolei twój rywal chyba mocno obita noga, jak schodził, to było bardzo widoczne. Jak to wygląda u ciebie? Nie, u mnie dobrze. Na początku troszkę stopa mnie bolała od kopania, ale już jest wszystko okej. A nie będzie tak, że wrócisz teraz do domu i córki będą patrzeć, że tata porysowany, czy to ten tata na pewno? Nie, one nie będą miały, wiesz, aż tak dorosłe nie są, żeby mnie nie poznały, więc wiesz. Będzie wszystko dobrze. Daniel, kiedy Ewa Czyska wpada na sparingi z Mariuszem do was? Nie wiem, ja jestem gotowy już w tej chwili. Widziałeś walkę Piotra Strusa? Tak, widziałem. Uważam, że pierwszą rundę przegrał, dwie kolejne wygrał i uważam, że troszkę go przewieźli z werdyktem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.